Ktoś z Państwa powie, dlaczego ksiądz proboszcz tak nas zamęcza i że mu się jeszcze chce prosić parafian na 21 na matę. Czy nie za dużo ksiądz proboszcz wymaga? Myślę, że nie. Jest jak najbardziej w porządku. Jest bardzo w porządku. Bo przybywamy na ten apel od dzisiaj począwszy aż do soboty łącznie w dwóch celach. Przede wszystkim, żeby oddać cześć naszej Pani w tym kolegiackim wieczerniku. I po drugie, żeby pogłębić od strony naszej naukowej, naszą mariologię, czyli wiedzę o Maryi, i naszą maryjność, czyli pobożność maryjną, chciałoby się powiedzieć tę ludową. Chcemy więc polecać Ojca Świętego, naszą ojczyznę, która przeżywa swoją kalwarię, naszą archidiecezję, z jej pasterzami, czcigodnych kapłanów na czele z księdzem proboszczem, wszystkich pracowników zatrudnionych przy tym kościele. A cóż powiedzieć o naszych wybranych dzieciach, ich rodzinach i o was? Przecież wszyscy przychodzimy do matki, żeby o coś ją prosić. Zbyt przydługawy jest ten wstęp, ale on jest po to, żeby uzasadnić, dlaczego zaprosiliśmy was, a właściwie to ona, do tego wieczernika. Będziemy się starali każdego wieczoru w oparciu o Biblię wędrować do poszczególnych miejsc z Maryją, aż ukończymy tą wędrówkę po Ziemi Świętej na Kalwarii. A teraz chciałbym się odnieść do tego kairosu maryjnego, czyli do stulecia objawień fatimskich. I chciałbym szanownego Państwa obdarzyć tryptykiem, aby to już będzie krócej, żeby nie zamęczać, i powiedzieć po pierwsze, co to jest spotkanie nieba z ziemią? Po drugie, że to spotkanie nieba z ziemią prowadzi do dialogu między niebem a ziemią? I po trzecie, odpowiedź fatimskich dzieci na apel, a więc wydarzenia fatimskie. Po pierwsze, 100 lat temu nastąpiło spotkanie nieba z ziemią. Niebo reprezentuje Najświętsza Maryja Panna, która 6 razy ukazywała się dzieciom. 5 razy w Kowada Iria, czyli Dolina Pokoju, a kiedy dzieci były więzione 15 sierpnia w Alindros, ukazała się im piękna Pani Łucja, zdaje relacje i opowiada, cytuję jej słowa: cudowna Pani zdawała się być w wieku od 15 do 18 lat. Jej suknia była jakby tkana ze światła, bardziej biała i błyszcząca niż śnieg, z wąskimi rękawami i zapięta pod szyją, sięgająca stóp, które dotykały liści dębu. Płaszcz również biały, obszyty złotą lamówką, okrywał głowę i całą osobę. Miała ręce złożone do modlitwy. Na prawej wisiał różaniec ziary białych jak perły, zakończony krzyżykiem z jaśniejącego srebrnego światła. Jedyną ozdobą pięknej Pani był delikatny sznur ze złocistego światła, zwisający na piersi i zakończony na wysokości talii małą kulą ze złota. Twarz o niezwykle czystych i nieskończenie delikatnych rysach była otoczona aurą słońca, ale wydawała się przesłonięta cieniem smutku. Takie świadectwo daje nam najstarsza z pastuszków Łucja.
błogosławia Lucia dos Santos. Jeszcze raz się nam pokaże. Podobna. Wiemy, że przeżyła 97 lat. Jej proces beatyfikacyjny dobiega końca i myślę, że niebawem będzie błogosławiona. Ta właśnie Lucja, ze względu na to, że tatuś Lucji, powiem ojciec, a matka Hiacynty i Franciszka, to był brat i siostra, a zatem kuzynostwo bliskie. I dlatego Lucja się przyjaźni z Franciszkiem i Hiacyntą o nazwisku Marta. Pokaż się jeszcze ty, Franciszku, po raz drugi. Franciszek ma 9 lat, o rok młodszy. Dzisiaj, wiemy, jest już świętym. I w końcu jego siostrzyczka, 2 lata młodsza, mająca 7 lat. Zaprezentuj się, Hiacynta. Chcę powiedzieć, dziękuję, że kiedy prowadzono badania, otwarto trumny, ciało Hiacynty zostało zachowane, szczególnie twarz w bardzo dobrym stanie. Dziś święta. Dziękujemy tym dzieciom z Fatimy, ale i naszym dzieciom z Jarosławia, które odpowiedziały na wezwanie Matki Bożej, że będą przychodzić. Maria prosiła o spotkania każdego 13 miesiąca, 6-krotnie. I nasze dzieci zobowiązały się z mamusiami, że będą czuwać aż do soboty łącznie, 6 razy będą tutaj przybywać. A zatem spotkanie nieba z ziemią. Tego ducha portugalskiego oddaje piękna pieśń, tam śpiewana. Być może, że ksiądz proboszcz i ci, którzy mu towarzyszyli do tego świętego miejsca, słyszeli. Ja tylko jedną stronę zacytuję. Matka najświętsza wybiera pastusze do rozmów dzieci, bo to są istoty.